Mamy dość ciekawe zadanie z zastosowaniem stosunków. Może wygląda trochę strasznie na pierwszy rzut oka z powodu tych ułamków, ale jak przerobimy je krok po kroku, to przekonacie się, że wszystko będzie bardziej oczywiste. Kevin posprzątał 3 piąte swojej łazienki i zużył w tym celu 1 trzecią butelki płynu do czyszczenia. Jeżeli będzie sprzątał w tym samym tempie, to jaką część butelki płynu do czyszczenia zużyje, żeby posprzątać całą łazienkę. I jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. No to zaatakujmy te ułamki. 3 piąte łazienki i 1 trzecia butelki. Jak się do tego zabrać? Ja czasami zaczynam takie zadania od zastanowienia się, jak powinna wyglądać odpowiedź. Jeżeli będzie sprzątał w tym samym tempie, to jaką część butelki płynu do czyszczenia zużyje, żeby posprzątać całą łazienkę. Czyli to co chcemy obliczyć to liczba butelek. Ile Kevin będzie miał butelek? Znak zapytania butelek. Ile będzie miał butelek? Ile zużyje butelek? Na posprzątanie całej łazienki? Pytamy o liczbę butelek na łazienkę. Znak zapytania to może być na przykład dwie piąte butelki, ale mogą to być na przykład dwie butelki na łazienkę. Ten znak zapytania to jest nasza odpowiedź. Ile butelek potrzeba na posprzątanie łazienki? Ile całych butelek, albo jaką część jednej butelki? Nie wiemy właściwie, czy to będzie ułamek właściwy, czy liczba większa niż jeden, czy będzie tych butelek, może kilka. W pytaniu jest powiedziane, jaka część butelki. Może to jest jakaś podpowiedź, ale nie uprzedzajmy faktów. Inny sposób podejścia do tego zadania może być taki. Jeżeli chcielibyśmy przedstawić wynik naszych obliczeń jako stosunek i zrobić to w sposób bardziej matematyczny, to byłoby to znak zapytania, butelek na Łazienkę. Taki zapis może być o tyle pomocny, że widać tutaj, że będziemy dzielić liczbę użytych butelek przez liczbę wyczyszczonych Łazienek. I w sumie to właśnie to jest dokładnie powiedziane w treści zadania. Mamy w treści liczbę butelek i mamy liczbę Łazienek. Wiemy, że Kevin wziął 1 trzecią butelki. Zapiszmy to w liczniku. I wyczyścił nią 3 piąte łazienki. Teraz widać, że zapisanie przewidywanej odpowiedzi w formie czysto matematycznej, w formie stosunku, może pomóc nam w obliczeniach. Taki stosunek to pytanie o liczbę butelek potrzebną do wyczyszczenia określonej liczby łazienek. Albo część butelki przypadającą na część łazienki. Ile butelek przypada na łazienkę? 1 trzecia butelki wystarczy do wyczyszczenia. Trzech piątych łazienki możemy śmiało wykonać takie dzielenie, bo właśnie wtedy dowiemy się, ile przypada butelek na łazienkę. Zapisanie pytania albo spodziewanej odpowiedzi w postaci stosunku bywa bardzo pomocne. Wiemy, że nie pytamy o liczbę łazienek potrzebnych do zużycia jednej butelki. To nie jest stosunek łazienek do butelek albo łazienek na butelkę, tylko butelek na łazienkę. Ile butelek potrzebujemy do posprzątania jednej całej łazienki. Ile butelek na Łazienkę? No to wykonajmy to dzielenie: 1 trzecia podzielone na 3 piąte. Zapiszmy to tak: 1 trzecia podzielone na 3 piąte. Możemy też zapisać sobie jednostkę, w jakiej otrzymamy wynik. Będzie to butelka na Łazienkę. To się równa 1 trzecia podzielona na 3 piąte to to samo, co 1 trzecia pomnożona razy odwrotność 3 piątych. Czyli to się równa 1 trzecia razy 5 trzecich butelki na łazienkę. To się równa, mnożymy liczniki, 1 razy 5 równa się 5, mnożymy mianowniki, 3 razy 3 równa się 9, to się równa 5 dziewiątych butelki na łazienkę. No i chyba mamy wynik. Pytaliśmy, jaką część butelki płynu do czyszczenia Kevin zużyje, żeby posprzątać całą łazienkę. Jaką część butelki zużyje na łazienkę? Z tego pytania wynika, że zadanie dotyczy stosunku butelek na łazienkę. No i w takim razie to, co mamy w treści zadania, czyli 1 trzecią butelki zużytą na posprzątanie 3 piątych łazienki, jeżeli podzielimy, to otrzymamy 5 dziewiątych butelki na łazienkę. Czyli ten znak zapytania to 5 dziewiątych. I taka jest odpowiedź. Do wyczyszczenia całej łazienki Kevin będzie potrzebował 5 dziewiątych butelki płynu.